Witam, witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. No witam, jestem Miki. Dzień dobry, znany jako Józef już Dobra, dzisiaj. chodź Dobra, tym weź czapem. ten, ja zaprezentuję wam nowy nabytek, Ursus 330, został zakupiony zamiast Hurlimana na nasze gospodarstwo. Normalnie klapka na kominie na pełnej przy odpalaniu, ale jej nie ma. Hehehe. Bo, Tutaj przyjedzie jakoś, nie? ja przez 100 dolarów przelecę. Został zakupiony Ursus 330 właśnie zamiast Hurlimana, ponieważ no za dużo tych ciągników dużej mocy było u nas na gospodarstwie, a tu jednak ciapek to tak kurde Tyłu. lepiej jakoś pasuje nam na serię. Lepiej jakoś tak pasuje. Dobra. Dobra, Miki, tyle nawozu starczy. A wy się pewnie spytacie, po co ja nawóz zasypuję. Ja zasypuję po to. Kurde, coś za głośno gra jest. Będę mieć co robić na odcinku. Dobra. Będę nawóz, bo siewy rzepaku trzeba zacząć. Dosyć szybko. Tutaj się nasze lożki chodzą sobie. Świnkliny. Świnie. Lożki, czyli maciory. Chlewnia pobudowana, pieniądze z konta znikły. Zdecydowaliśmy się ostatecznie na świnie. Tutaj po rozmowie z sąsiadami, tutaj w zorientowaniu się, jak to jest z cenami i tak dalej. No, nawóz od korzeń na rzepak. A Miki tam jeszcze kończy zbierać baloty. No, dzisiaj O tak tak. dosyć wcześnie. Dobra, jeszcze. O kurde, ale wali ta buryna. No, pod ciapka. Powiedzcie, że pod ciapka za duży rozsiewa był w realu. No, w realu to by było na pewno za duże, ale w farmie, no, to jest farmik. Trochę nisko podnosi ogólnie ten ciapek, muszę do autora napisać. No. Może on dobrze podnosi, tylko po prostu jest ten. Już ząbki puściły na podnoszenie. Może tak. Aby było go rozkręcić i podciągnąć, może dwa ząbki. Może tak. Nie wiem, nowy sprzęt, znaczy nowy. Nowy zabytek, nabytek zabytego. Tja, można powiedzieć. Dobra, print screen, jedziemy. No, pole pod rzepak jest przygotowywane na tamtych dwóch polach. Na razie nic. Talerzówkę ten zakonserwowaliśmy jak na razie. To pole raczej gruberem się zrobi, bo już dosyć długo leży. Zobaczymy jeszcze. No, ale ogólnie nawozy na pełnej. I tu rzepak będzie siany Deutsch Farm, bo Miki Zetora zabrał. Boże, aż ten rozsiewacz mnie ten podniósł mi cały tył i bokiem szła 30 przez chwilę. I bo Miki tam z Zetorem baloty zbiera i manitu. No, do sąsiada ostatnio już zawieźliśmy tam parę balotów, żeby obornik nam dawał. Ale teraz obornika będziemy też mieć swojego, ale jak się umówiło, że się da, to trzeba dać. Bo on tam specjalnie może nie posiał zboża, tylko więcej rzepaku czy coś. I liczył tutaj na nas. No. Ale nie, no ciapek w miarę spoko, tylko trochę jaskrawy to, ten żółty jest. Tak bynajmniej u mnie no to wygląda. No. A pewnie powiecie, że tu na gospodarstwie to ciapek będzie miał mało co do robienia, ale przyczepy pociągnie tutaj. Poleci trochę ze sipmą. No, przy świniach coś tam może poogarnia. Rozrzutnik może jakiś się kupi do gnoju swój i będzie też można ciągać już ciapkiem. O taki mniejszy. Ale to nie wiadomo, jak to będą mody wychodziły i tak dalej. No, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarzu, jakiegoś subika, oczywiście tam kto nowy strzelić i dzwonka, bo ogólnie to patrzałem, to z dzwonków to tam chyba 2% ludzi tylko przychodzi. No więc tam z powiadomień, o, tak to było napisane. Więc jak ktoś tam jeszcze dzwonka nie dostawił albo suba, to zapraszam, zachęcam. Ale ta sip boryna, nie wiem, chyba w 17 też od razu ktoś tego Ferdynanda przerobił na borynę. No. Ty, w miarę się zgadza, tak jak jest rozdziałka na rozsiewaczu, nie? Że 450 kilo, nie? I potem 400, to tak w miarę się zgadza. No, tak w miarę się zgadza z tym, co jest tak naprawdę w rozsiewaczu. No, i to tyle będzie na pracy w 30 w tym sezonie. O,
No. Które się jeszcze garniemy po wsi. No, jeszcze po wsi się przeleci parę razy. Mówię to jakiś taki jakby trójkąt. Boże! Nie. Ale odkryłem. Ty, w środku jest trójkąt, na zewnątrz nie ma trójkąta. Polski modding. Nie no, ogólnie spoko, że ktoś w ogóle tego jakiegoś Ursusa zrobił. Tam już widziałem, ktoś działa też nad 60. Ale no, ja tam zawsze jestem tego zdania, że jak ktoś robi to porządnie. Choć wiem, że czasem się nie chce dużo rzeczy, no ale... Tak, to już jest. Dobra. Chyba ze ziarna wiaderkiem nasypię do siewu. Ogólnie, może ktoś usłyszy, może nie. Trochę inny głos mam, a to dlatego, że przeziębiony trochę jestem. Odcinek to już miał być... Zauważę. No, odcinek miał już być w drugie święto, czyli właśnie... w środę. A dopiero w piątek będzie, niestety, bo już dzisiaj chyba się mi nie opylał zbytnio wrzucać. A w sumie, którą mamy godzinę? Jakoś koło piątej, nie? O 5 po. 5 po piątej? Kurde, to już dzisiaj na pewno nie wrzucę. A może? Wrzucać o 6? Czekaj. Nie, to sobie trochę jeszcze pogramy. Zrobię ankietę jeszcze. Dobra. Nawet nie będę podnosił siewnika do góry na hydropaku, tylko tak przejadę, daleko nie ma. No, ten siewnik też bardzo fajny, w 17 go dobrze wspominam. Fajnie, że ktoś go zrobił. Ciekawe, czy się pytał o zgodę autora. Już tam widziałem dzisiaj mat 2.6 się ostro wkurzył, bo mu ktoś Amazonki przekonwertował. Bez pytania. I się chłopak wkurzył. Chłopak, chłop. Tam ode mnie na pewno starszy jest dużo, a w sumie znacznie niepotrzebny, bo to taki mały ten siewniczek, że to gdzie jechać bez znacznika. No, Pozbierałem. no to tam może wstawić do stodoły. Zasadały. Co do stodoły? Do sąsiada, nie? No, w sumie. No, jedną do chlewni możesz przywieźć. Jedną do chlewni, a resztę do sąsiada wywieźć. Mogę mówić, to dwie przywiozę do chlewni, to ściągę dwie już. To będziesz przejeżdżał, no to ściągniesz, nie? Dobra. Boże, siewnik mi tu sieje, a tu podniesione. No, tak samo było z Amazonką w 17, aż mi się przypomniało. Taka Amazonka była też taka szerokości właśnie poznaniaka. I też podniesiona była, ale i tak siała, nie? No, ale w sumie tak jakby na hydropaku jest ten opuszczony. Ty, to równiuśko jak mordę szczelił, trzy przyczepy były. Ja, Patrz. bo tam nie kładłeś tak jak ja. Jak to? Przecież 10 było na tej, co wywieźliśmy przedtem. Jakby wieźliśmy, ale tak jak do siebie to mieliśmy ten 8. Ta? Może. Ale on ten się ani nie pojęcia, no ale chodzi. Nie, zostawić ci jedną. Jedną świnią rzuć, bo ten. Bo dwie na pewno nie wejdą, bo za mało ich jest. Ale w sumie przecież się i tak nie rzuci balota, dobra. My głupi jesteśmy. W sumie inna obora. Ach, chuj. Spróbuj tam może. Jak? Marcio, Michał. Jak chcę? Ja się nie mogę zdecydować. Proszę pana. Ale ogólnie nie trochę też z Mikim nie przemyśleliśmy. Znaczy w sumie ja nie przemyślałem, bo nikiemu nawet chyba nic nie mówiłem. Bo kupiliśmy tą 30, a będzie tur potrzebny, a tu nie wiem, czy tu ktoś się zdecyduje tutaj z okolicy, żeby na przykład konsolę do tura dorzucić do nas, do Dojczwara albo do Zetora. Więc trochę nieprzemyślane, ale w sumie się zobaczy, bo trochę ziemi przybędzie raczej w tym sezonie. Dojczwar w sumie i Zetor to są dosyć stare już ciągniki. Może się wymieni coś, zobaczymy jak to będą koszta pozwalały. Koszta pieniądze, bo koszty to są te finanse, o, bo koszta to są to, co zabiera, a nie to, co się ma. Dobra, trzeba ten rozdrabniacz kupić. Jo, to z turem się kupi. A Agienek, tak ci powiem, że fotogeniczny ten zestaw jest jakoś tak. O, zwiększone zapotrzebowanie na stacji skup słomy, patrz ta. Fotogeniczny. Ej, to może tą sprzedamy, co?
No tam też była ona sprzedana tak jakby. Tak, ale tamta była sąsiadowi, nie? Ale no to sprzedają tam. Dobra, tu trochę od sterty obornika muszę tutaj odjechać, żeby tam leżeć. O Boże! Wkurzyłem się już na tej ziemi. Tak jakby w koło obornika było poorane, nie? O. I na podniesionym mi zasiął chyba w oborniku rzepak, nie? Hi. A ciul. Ale ładny zestawik, nie powiem. Podoba mi się. Ale możecie też napisać w komentarzu, jak wam się podoba nasz nowa chlewnia. Polish Majstry były, zrobili, tu żwirkiem wysypali ładnie przed A wejściem. żwirek i muchomorek. Boże. Była taka bajka jakaś była, nie? Ale właśnie to chyba nie był żwirek i muchomorek. Jak to się nazywało? No, żwirek i Mikołaj. Ty Mikołaj, Żwirek i muchomorek. a co ty dzisiaj cały dzień robiłeś tak w ogóle? Dzisiaj? No jo. Ja dzisiaj robiłem. Prawie nic dzisiaj nie robiłem. Po świętach resztki. Naśrutowałem trochę, żona niosła i miałem gnój wywalać. Ja mówię, a już nie będę wywalał. O Boże, miałem Wigilię. O Boże, tu 5 koła prawie. Mówiłeś, że w Wigilię będziesz wywalał. A babcia mówiła, taki dzisiaj jesteś taki obżarty jeszcze, to nie wywalaj. Mówię, no Boże. dobra. No. Człowieku, wiesz, jaki jestem pełny cały czas. Ja dzisiaj śniadanie nie Ja jadłem. bym sobie jeszcze pierogów zjadł. Ja bym sobie jeszcze pierogów zjadł tych. Ja tak samo, ale wiesz, jaki bym sobie zjadł pierogów ruskich. A ja ruskich nie wiem nawet co to są za pierogi, bo nigdy nie jadłem jeszcze ruskich. Z czym to są? Ziemniaki. To jest No. taka papka zrobiona. A ja bym sobie zjadł z kapustą i grzybami jeszcze. Nie dojadłem, nie? A na Wigilii może z 15 zjadłem. Też pierogów dorąbałem. I w A pier... uszek ile dożarłem? Czego? Czek. Jakich puszek? Do barszczu to są uszka. Aha, uszek do barszczka, ja puszek. Czek. Nie, coś tak urywa, kurde mi. Was. Słaby internet po prostu. Gienek, coś się dzieje? No, słaby internet, ewidentnie. Ewidentnie, no. Trochę cię muszę przysić, bo kurde, na tych odcinkach ostatnio, a to mnie prawie wcale nie słychać, a Miki, kurde, narobym mynki by wyleciały. Może aż Że jak te normalnie. świnie już kwiczą, jak ja jestem na krzyżówce, jak za tora usłyszą. Boż. Aż rzepak mi się zasiał na tym drugim naszym polu normalnie. Nie mogę opanować tej mocy. Ty, ale tym zestawem tak się wydaje, że nie ubywa, ale ubywa. Tak paradoksalnie. Ale i tak, w miarę szacunek dla tego, co robił ten silnik, bo nawet klapa się otwiera w Tak, fajnym ej, guście. co mam robić? Może świnie tam pozapłatniać. Może wezmę ten gruber, co? No, możesz wziąć tam robić. Ale tak jeszcze Miki możesz wziąć 30, nie? Ale wpierw, nie? Weź 30 i kupię B albo Zatorem mieć może lepiej, bo to tak różnie jest. Co chcesz? Pożyczę pieniążków, nowy nabytek ludzie na odcinku. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, może w komentarzu napisać hashtag nowy nabytek. I Miki, ja postawię takie coś, Ale 30. Dobra, jak Wasser Tanker ja postawię. To jest Wasser Tanker. Ja, Wasser Tanker. Gdzie by Miki taki Wasser Tanker walnąć, co? Niemiecki, no. Tutaj przy tym takim tym Gdzie? zbiorniku. Gdzie No przy co tym? jest gruz w tym zbiorniku takim? Aha, dobra, wiem gdzie. Trochę ten, opodnie pasują do tych felk. I to są chyba oryginalne, Małe nie? są. Ta 30 taka jakaś taka dziwna ma te wymiary w ogóle. Ślepo mam jechać, o. Ja, tam masz nowy nabytek. Nowy nabytek i ogólnie możecie jeszcze jak ktoś, albo w sumie nie, to ja na początku następnego odcinka powiem. Jak się zastanawiam, czy nowy ciągnik, czy lepiej wziąć ładowarkę. Ale śruba tu jest zamontowana, człowieku. Jeszcze pędzle hydrauliczne. Nie, ale jest z Eurohakiem. O Boże. Eurohaki są w tej No, 30. eurohaki są w niej, no chciałem to mówić.
No widzisz, my tu mamy wszystkie takie nowe sprzęty, to co się będziemy szczypać. O. Że pod górny zaczep się ta beczka. O! Po co? Chwila. Nie, nawet tutaj nie przychodź. I tak będę widział, jak przyjedzie z nią. Tak, ale ja po prostu w koło nie jadę, nie? Ja w koło nie jadę. Aha! Ja też tak jeżdżę. Sam jadę. Ej, chyba w dachu od chlewni trochę ta beczka się wpiła, ale dobra, never mind. Jak w dachu, to co takie duże jest? Dziś, no, że w dach trochę się tak wrąbałem, w dach tym. Co? No troszkę. Dobra, ciul. Tą wodę trochę im wlejesz z 2000 litrów i będzie git. A jak jadę, kurna dziot. Beczka jedzie 30, a nie 30 jedzie beczka. O bo! Ale waser prankę. Ja. No po niemiecku. A nie, cicho, jednak trochę w dachu. Pa! Tu diesla dolejemy trochę. Będzie ogień w dupie, jak to mówi Patryk, taki I skarbca. czemu nie mogę zatankować? Daj mnie. Gdzieś. Fach w ręku. Dobra. Normalnie fach w ręku To na się im pełno. tankuje? Co? Tankuje gdzie normalnie, nie? Jo, tam gdzieś jest koryto. A nie, Miki, tam nie wiem, czy do tyłu musisz cofnąć tak jakby. I tu chyba Czekaj, tu wjadę. w szczycie obory chyba tam się leje. O Boże, jak tam się złamał. Pizdo, tam mi wylądało. No. Będziemy chyba ludzie pomału kończyć, bo już kurde, tak jest 15 minutek. A nie ma co za dużo przyciągać, bo struny głosowe se poszarpie za bardzo. A jak z Miki będę potem aby gadał, to se aż tak nie poszarpie, wiadomo. No to łapeczkę w górę tam strzelcie i na 80 łapek od razu kolejny odcinek wpada, bo tak dosyć słabo łapkujecie te filmy i no i tak możecie dać łapencję i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Eś.